czego sobie Państwo życzą na Walentynki? Oj, wszystkiego dobrego. Jeszcze długich lat życia wspólnego. A czy no już prezenty sobie daliśmy wzajemnie. Mhm. No, co to było? No, dla córki i żony takie same czapeczki były fajne, takie wełniane. A, właśnie. Byliście już kiedyś w Brennej? Oj tak, ja już jeżdżę praktycznie od takiego malucha jak Hania. Dlatego też tutaj ją zabieramy. I ponoć masz jakąś super niespodziankę tutaj na Walentynki. Jest niespodzianka, ale to zostanie niespodzianką. Walentynki będę spędzać z mężem. Jesteśmy na emeryturze i myślę, że jakąś porządną kolacyjkę zrobię przy świecach, a później, ja już tego nie będę zdradzać, co będzie później, ale może jaka kąpiel wspólna pod prysznicem? Zobaczymy. Zobaczymy. Kąpiel wspólna, może być prysznic, może być wanna, może być jedno i drugie. I masaż. I masaż, właśnie, własa, przy świecach, słynny masaż przy świecach. Na pewno będę życzył mojej rodzinie, najbliższym przyjaciołom też, tak. Wszystkiego dobrego i dużo miłości, podejrzewam. A powiedz mi, bo trochę mnie zaskoczyło to, że ty już masz chłopaka. Jak ma na imię twój chłopak, jeżeli możesz zdradzić? Michał. I chcesz pozdrowić Michała, coś czuję. Tak, bardzo pozdrawiam Michała z całego serca. A z której klasy? Z piątej C. No proszę, no to pozdrawiamy Michała z piątej C i życzymy Wam wszystkiego dobrego. I do zobaczenia na portalu OX.pl. Jak Pani lubi spędzać wieczory przyjemne? Przyjemne. Z winem albo z ciepłą, fajną kawą. Smakową najlepiej. Kokosową na przykład. Już jakaś sugestia. Właśnie. A później bez dzieci. Uwaga, uwaga, ręce tutaj splecione nieprzypadkowo, walentynkowo. I nie jest to specjalnie, proszę Państwa, oni tak właśnie szli. Czego sobie Państwo życzą? Ja myślę, że wystarczy zdrowia. Wszystko już mamy. Tak. I oby wnuki się dobrze chowały. Chodzi. I żeby było dużo ludzi tak w ogóle. Tak, dobrze. Wypatrzyłaś go na boisku, czy jak to się stało? Nie, ja go absolutnie nie wypatrzyłam. To on sobie mnie wypatrzył. Czego Pan życzy żonie? No, żeby dłużej ze mną wytrzymała, tak jak dotychczas wytrzymuje. Myślę, że jeszcze jakieś 100 lat. No, myślę, że tyle chyba wytrzyma jeszcze, no, na pewno. A Pani co życzy mężowi? Czego Pani życzy mężowi? Chyba nawzajem też, żebyśmy się wspierali razem i żeby zawsze było tak, jak jest teraz. Bo kobiety tam wstępu nie mają, tak mi powiedział, tak się to zaczęło. Więcej miłości, spokoju i nie wiem, może tej bliskości ze sobą. Więcej czasu dla siebie przede wszystkim. Właśnie, więcej czasu dla siebie. Jakoś tak ci powiedziałam, a ty mi powiedziałeś coś tam, dla ciebie pan gieracz. No to powiedziałam, że w moim świecie to jest nikim, no i teraz jest chyba wszystkim. A pani co planuje na walentynki? No, tak w sumie to myślałam o jakiejś kolacji, ale zobaczymy. Czego sobie życzycie na walentynki? Miłości i wytrwałości. Cierpliwości i zrozumienia. Dużo szczęścia i jak najdłużej bycia razem. I zdrowia dużo. Bo jak będzie zdrowie, to będzie wszystko. I szczęście, i bycie razem. Super. No to w takim razie no nie będziemy tutaj zmuszać do pocałunku was ani tutaj, ale możecie się całować jak najbardziej i tutaj... Proszę, bez bardzo dziękuję. Walentynek. Super. Czego jeszcze Państwo życzycie naszym widzom? Również miłości wiele. Co planujecie robić w czwartek 14 lutego w Walentynki? To zależy od nastroju. Na pewno składaj życzenia z okazji walentynek. Dużo miłości w tym dniu. O, a komu życzysz dużo miłości? Tak w ogóle wszystkim ludziom na świecie? No nie wszystkim. Tylko tym, którzy tobie życzą, tak, dobrze. Tak, mojemu chłopakowi na pewno. Mojej koleżance Neli. Dziękuję. No, Anela, komu życzę i czego? Ja na pewno mojej rodzinie, moim przyjaciołom. No i ogólnie tak chyba wszystkim ludziom szczęścia życzę. A ty jakie masz plany i jakie życzenia? Ja na pewno będę życzyła wszystkim szczęścia i pomyślności i oczywiście wspaniałych prezentów. Czego pani życzy mężowi? Przede wszystkim wytrwałości ze mną, bo kobiety też są trudne i ciężkie do zdobycia. No i przede wszystkim zdrowia i miłości i żebyśmy nadal na tej emeryturze sobie razem spędzali, wyjeżdżali do Brennej. Muszę kończyć, bo już wyjeżdżamy. Bardzo dziękuję, do zobaczenia. Tak, ale jeszcze konie zatrzymały się i postanowiły poczekać na panią. Tak. Co powiesz? Jeszcze nic. A poza tym jeszcze wydaje mi się, że to jest w ramach... prezentu walentynkowego.
Proszę, Brenna jako prezent, proszę Państwa, super. Przyspieszony prezent, tak. Ale rozumiem, że zostajecie tutaj do kolejnych walentynek, więc cały rok urlopu, bardzo dobrze. Proszę Państwa, tutaj mamy młodych ludzi, którzy powiedzieli mi, że mają coś bardzo ważnego do zakomunikowania właśnie w walentynki i powiedzieli, że mam tylko powiedzieć 3-4, więc uwaga, 3-4. Renna jest super! Kochamy Renną walentynki! Super! Do widzenia, panom!